Minęła 13. Piotr Kieraga. Zapraszam na informacje. Podczas konferencji w Sejmie Patryk Jaki odniósł się do sprawy Marcina Romanowskiego, któremu minister sprawiedliwości Adam Bodnar chce uchylić immunitet. Romanowski, oskarżany o nieprawidłowości wokół Funduszu Sprawiedliwości, zapowiedział, że pozostaje spokojny, ponieważ jest pewien, że działał zgodnie z prawem. W rozmowie z telewizją Republika podkreślił, że atak na niego to polityczna ustawka i zemsta Donalda Tuska oraz Romana Giertycha. W ramach represji i zemsty, którą organizują, próbują aresztować kolejnego posła. I przypomnijmy w tej chwili za co. Za zarządzanie funduszem, który, przypomnijmy, że wszystkie fundusze w Polsce, które były, wszystkie fundusze w Polsce były zarządzane generalnie w podobny sposób, bo to wynika po prostu z przepisów prawa. Jeszcze raz przypomnę, że dzielenie środków z funduszu to nie jest przetarg, tylko to jest konkurs. Dzieje się to, proszę Państwa, w zasadach takich, że urzędnicy rekomendują jakieś rozwiązania, a i tak ostatecznie decyzję podejmuje czy to prezydent miasta, czy to poszczególny minister i tak dalej. Wszystkie fundusze działają na podobnych zasadach. I więc co więcej, proszę Państwa, konkursy, jak ktoś z Państwa miałby wątpliwości, jak takie konkursy działają, wystarczy spojrzeć do tego, w jaki sposób dzisiaj powoływane są zarządy poszczególnych spółek Skarbu Państwa. Jakieś dziwne, tam też są konkursy. Jakoś dziwnym trafem najpierw na przykład media informują, że Platforma Obywatelska podjęła decyzję, że w konkursie wygra na przykład taka osoba. Mówię tutaj na przykład o prezesie Orlenu. I w tych wszystkich w zarządach znajdują się nagle ludzie związani sami z obecną koalicją rządową. Więc my tutaj znajdujemy się w sytuacji takiej, że jedna strona może, a druga nie może. Jeżeli chodzi o Fundusz Sprawiedliwości, proszę Państwa, jeszcze raz chcę przypomnieć. Oni sami przyznają. Przyznawał prezes NIK-u i stary, i nowy. Przyznawała obecna wiceminister sprawiedliwości, że przepisy pozwalały na dysponowanie władzą publiczną i ministrowi, w tym wypadku ministrowi Romanowskiemu, i trzeba te przepisy zmienić. To jak jednocześnie można twierdzić, że te przepisy były niezgodne z prawem i próbować w związku z tym aresztować posła? Projekt budowy elektrowni jądrowej zawieszony. Tusk wyrzuca do kosza wizję polskiego rozwoju. Tak skomentował Jacek Sasin, były wicepremier, doniesienia o zamrożeniu prac nad kluczową inwestycją. Spółka Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin, należąca do Zygmunta Solorza, miała realizować projekt budowy elektrowni jądrowej we współpracy z PGE i koreańskim koncernem. Informacje o zawieszeniu projektu pojawiły się na portalu Polityka Insight, który podał, że ZE PAK został poinformowany o zamrożeniu prac. O sprawę zapytaliśmy Wojciecha Jakubika z portalu Business Alert. Polska potrzebuje elektrowni jądrowych w liczbie mnogiej, kilka gigawatów mocy po to, aby pracowały w podstawie zamiast energetyki węglowej, wspierając szybki rozwój źródeł odnawialnych. Po kilkudziesięciu latach dyskusji mamy rozpoczęty projekt na Pomorzu, rozważania na temat kolejnych i czas już realizować, a nie debatować o energetyce jądrowej. Polska bez elektrowni jądrowych zostanie z emisyjnym węglem i coraz większą liczbą źródeł odnawialnych, które będzie coraz trudniej stabilizować. Okresowo będzie coraz bardziej zależna od importu energii, a w kryzysach energetycznych będą jej groziły nawet niedobory. Dlatego też należy inwestować w energetykę jądrową. A w Trybunale Konstytucyjnym rozprawa dotycząca zgodności działań ministra sprawiedliwości Adama Bodnara z prawem. Przed gmachem Trybunału trwa demonstracja zorganizowana przez środowiska prawnicze sprzeciwiające się odwoływaniu sędziów bez opinii Krajowej Rady Sądownictwa. Z kolei wczoraj Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nowelizacja przepisów o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z 26 stycznia tego roku jest niekonstytucyjna. W głosowaniu w sprawie nowelizacji nie brali udziału Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Do kwestii wyroku Trybunału odnieśli się politycy w programie Po dziewiątej. Wszyscy ten Trybunał chwalą, no bo on wydaje jakieś orzeczenia, które mają wpływ na istotę prawa w Polsce, ale one nie są implementowane poprzez organy administracji państwowej albo poprzez władzę ustawodawczą w postaci zmiany ustawy. I to taka sytuacja ma miejsce wielokrotnie. Myślę, że te orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, że tak powiem, będzie miało taki sam los jak
no, przynajmniej kilkanaście albo kilkadziesiąt orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, które dokładnie tak skończyły. Trybunał Konstytucyjny dzisiaj orzeka i jedna strona polityczna to orzeczenie respektuje, druga nie. I jesteśmy w sytuacji, no, realnie rzecz biorąc, patowej. Bo już nie przemieszczamy się na płaszczyznach przepisów, kodeksów prawa, tylko na płaszczyźnie politycznej. Rząd po prostu zwyczajnie nie stosuje przepisów prawa i mówi, że no, ich to nie obowiązuje. Zresztą to, co państwo tutaj powiedzieli, wpisuje się dokładnie w politykę rządu Donalda Tuska. On powiedział, że będzie realizował prawo tak, jak on to rozumie. Czyli jemu wydaje się, że nie trzeba przestrzegać konstytucji, więc i nie przestrzega. Nie trzeba stosować się do ustaw, więc Sejm oczywiście podejmuje uchwały, które mają w obecnej ocenie władzy większą rangę niż ustawy, niż konstytucja. Wczorajszy wyrok Trybunału Konstytucyjnego uważam za słuszny. Nie dlatego, że wydał ją ten Trybunał, czy poprzedni, bo ja, jak pan rzeczywiście zwrócił uwagę, również chodziłam, przedstawiałam stanowisko Sejmu, będąc w opozycji przez wiele lat przed Trybunałem Konstytucyjnym. Mogłam się z tym Trybunałem nie zgadzać, ale zawsze jednak jakby ten spór i wyrok dla mnie był wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Niemiecka Policja Federalna przewiozła do Polski rodzinę nielegalnych imigrantów. Do kwestii zwożenia migrantów przez niemieckie służby do polskich miejscowości odniósł się w programie Michał Rachoń Jedziemy poseł Paweł Jabłoński. To jest świadoma polityczna decyzja tego rządu, rządu Donalda Tuska, żeby na to realnie nie reagować. Zobaczcie państwo, oni kiedy się dowiedzieli, z mediów się dowiedzieli, że Niemcy nam przywożą nielegalnych imigrantów, robią to absolutnie poza procedurami, no to zaczęli udawać, że sprawę traktują poważnie, zaczęli mówić, że będą w tej sprawie interweniować. Mieliśmy tą epopeję z rozmową, która się nie odbyła, potem się okazało, że doszło do jakiejś wymiany poglądów na marginesie spotkania w Brukseli między Tuskiem a Scholzem. Ale nie zrobił polski rząd absolutnie nic konkretnego, bo nie został choćby wezwany ambasador Niemiec do MSZ. A to powinna być podstawowa rzecz. Powinien otrzymać stanowczy protest, notę dyplomatyczną. To jest elementarz dyplomacji, bo inaczej Niemcy uznają, że po prostu mogą tak robić. Nie mamy na przykład informacji o tym, czy toczy się jakieś śledztwo. Skoro ci funkcjonariusze niemieccy łamali prawo, no to powinni zostać za to ukarani. Polska, o ile wiem, polski rząd nie zażądał, żeby przeprowadzić śledztwo, dopuścić do niego polskich prokuratorów. No jak to jest możliwe, że ktoś przywozi nam, obca służba przywozi nam nielegalnych migrantów, a my nic tutaj nie robimy. I wreszcie trzecia rzecz. Od 16 października są kontrole po niemieckiej stronie, stoją funkcjonariusze. Każdy, kto jechał do Niemiec samochodem czy inną drogą lądową, widział, że te kontrole są. Nie każdy jest zatrzymywany, ale monitorują sytuację. Dlaczego my nie przywracamy tych kontroli symetrycznie po polskiej stronie? Przecież to jest też rzecz absolutnie podstawowa. Jeśli tego nie zrobimy, to nawet nie będziemy wiedzieli, czy Niemcy znowu nam kogoś nie przywożą. Uwaga, nadciąga drożyzna. Mocny spot opublikowany na profilu byłego premiera Mateusza Morawieckiego obnaża hipokryzję rządu Donalda Tuska i ostrzega Polaków. Autorzy filmu wskazują, że mimo obietnic zerowy VAT na żywność został zniesiony, a ceny energii i gazu drastycznie wzrosły. Kłamstwo goni kłamstwo. Nic, co było dane przez lata, nic, co jest uprawnieniem polskich obywateli, nie zostanie zabrane. 1 kwietnia zerowy VAT na żywność został zabrany. Za dodatki spożywcze musimy zapłacić prawie 12% więcej. Wyroby cukiernicze poszybowały w górę o niemal 11%. Napoje bezalkoholowe o 8%. A to dopiero początek. Uważam, że dzisiaj, gdybym był premierem, rachunki za prąd i za gaz mogłyby wynosić połowę tego, co wynosi. Ceny energii nie tylko nie spadną, ale i wzrosną. Ponieważ Donald Tusk odmraża ceny taryfy i dystrybucji. Za energię przyjdzie nam zapłacić aż 27% więcej. Ceny gazu wzrosną prawie o połowę. To oczywiście oznacza lawinowy wzrost również innych cen. Uwaga, nadciąga drożyzna! A o drożyźnie i dziurze budżetowej na konferencji prasowej w Sejmie mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości.
Dziś mam wrażenie, że wróciliśmy do tego, co już było. Po raz kolejny słyszymy, że czeka Polaków zaciskanie pasa, że realizacja obietnic jest niemożliwa, że wprowadzenie programu 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku to jest coś, co będzie trzeba odroczyć, a być może nigdy to nie zostanie zrealizowane, że emeryci otrzymają niższą 14. emeryturę. I to jest taki moment, w którym należy zadać sobie pytanie, od czego są politycy? Czy politycy są od tego, żeby wykonywać określone działania, które będą wspierały polskie rodziny, polskie społeczeństwo, czy będą szukali rozwiązań, czy politycy są od tego, żeby szukać wymówek? My od samego początku pokazaliśmy, że szukamy rozwiązań. Dziś widzimy, że sytuacja jest dokładnie odwrotna. Ta obecna ekipa szuka wymówek, żeby nie realizować swoich obietnic. Ja mam wrażenie, że oni są tak dobrzy w szukaniu wymówek, że gdyby był taki konkurs w szukaniu wymówek, to oni by znaleźli wymówkę, żeby w tym konkursie nie wziąć udziału. Jednocześnie zwróćmy uwagę na to, że chociaż nic konkretnego nie zrobili, no bo chyba nikt nie jest w stanie znaleźć konkretnych rozwiązań, które miałyby wspierać Polaków. Deficyt budżetowy rośnie w sposób lawinowy. Za pierwsze 5 miesięcy ponad 53 miliardy złotych długu. To jest najwyższy poziom deficytu w historii pomiarów. Minionej nocy strażacy interweniowali ponad 2000 razy. Najgorzej było w województwie śląskim i mazowieckim. Silny wiatr, który towarzyszył burzom, pozrywał dachy i uszkodził budynki. Wiele zgłoszeń dotyczyło również powalonych drzew, które blokowały drogi. Wczoraj nad Polską przechodził front atmosferyczny, przynoszący ze sobą intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Z prawie 2,5 tysiąca zgłoszeń i interwencji najwięcej było w województwach śląskim, mazowieckim, małopolskim, lubelskim i opolskim. Na Śląsku odnotowano około 100 kilkudziesięciu zniszczonych dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Miejscami poza opadami deszczu i porywistym wiatrem padał również grad. Szczególnie niebezpiecznie było w okolicach Rybnika, Raciborza i Częstochowy. Skutkami nawałnic jest setki zerwanych lub uszkodzonych dachów, zalane posesje, zablokowane drogi i powalone drzewa. Wiatr osiągał prędkość 120 km na godzinę. Wielka gala MMA w Chełmie już w najbliższą sobotę. Telewizja Republika będzie transmitować to wydarzenie na kanale YouTube. Na telewizyjnej antenie pokażemy cztery najlepsze walki wieczoru. Gala poza emocjami sportowymi będzie miała patriotyczny wymiar. Organizatorzy przewidzieli prezentację sprzętu wojskowego, a wśród zawodników znajdą się mundurowi, którzy na co dzień pełnią służbę na polsko-białoruskiej granicy. MMA gromadzi na sportowych arenach fanów dyscypliny na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych na galach największej amerykańskiej federacji UFC pojawia się Donald Trump. A MMA to nic innego jak połączenie wielu klasycznych rodzajów sztuk walki. To kształtowanie niezłomnego charakteru. Uczą pokory, dyscypliny, umiejętności radzenia sobie ze zwycięstwami, porażkami, czyli wszystkimi tymi elementami, które również w życiu codziennym spotykamy. I wbrew pozorom MMA może trenować każdy. Ja prowadząc zajęcia spotykam się na zajęciach zarówno z zawodnikami, którzy trenują to zawodowo, jak i z młodzieżą, z kobietami, z ludźmi nawet starszymi, którzy po prostu chcą dbać o swoją kondycję fizyczną. Zawodowcy wylewają hektolitry potu, żeby podczas zawodów zaprezentować się z jak najlepszej strony. I przygotowują się mentalnie. Ta sfera mentalna jest bardzo ważna, bo to sposoby radzenia sobie ze stresem, czyli to jak wychodzimy do walki, czy to nas nie spina. Sobotnia gala poza widowiskiem czysto sportowym będzie miała również wymiar patriotyczny. Do walki staną żołnierze strzegący polsko-białoruskiej granicy. To, że pojawią się mundurowi, wzbudza zainteresowanie zwykłych obywateli. Im więcej jakichś takich siły, umiejętności, tym lepiej po prostu. Żeby obronić kogoś, siebie, czasami inne. Kraj nawet. Warto włączyć kanał YouTube Republiki w sobotę o 19 i zobaczyć najlepsze walki wieczoru od 22 na antenie Telewizji Republika, bo podobnie jak podczas wielkich gal Federacji UFC w Stanach Zjednoczonych, w Chełmie emocji również zabraknie. Michał Solarz, Telewizja Republika. A już jutro bardzo ważny mecz dla Polaków na Mistrzostwach Europy w Niemczech. Zagramy z Austrią. W Berlinie jest już nasz specjalny wysłannik Rafał Kacprzak.
Kontynuujemy podróż za reprezentacją Polski na Euro 2024. Za moimi plecami Olimpia Stadion w Berlinie. To właśnie tutaj, na tym obiekcie, już jutro reprezentacja Polski rozegra swój drugi mecz na tegorocznych Mistrzostwach Europy w Niemczech. Kadrowiczów Michała Probierza czeka bardzo trudne zadanie i twardy orzech do zgryzienia i potyczka z nieobliczalną i silną reprezentacją Austrii. To spotkanie dla naszych piłkarzy będzie bardzo istotne, niemalże o być albo nie być w kwestii walki o upragniony awans do fazy pucharowej turnieju. W takim samym położeniu są z kolei również nasi przeciwnicy. Austriacy także walczą o życie, co zwiastuje tylko ogrom emocji i zaciętej rywalizacji. Obie drużyny od pierwszych minut zagrają o pełną pulę, bo tylko ona praktycznie ratuje sytuację. Polacy wymazali już z głów porażkę z reprezentacją Holandii i są gotowi do piątkowej potyczki z Austriakami. To będzie mecz walki, czasami nawet brutalny. No ale nie mamy z tym żadnego problemu. Przeciwstawimy się temu i to my będziemy narzucać swój styl grania. To będzie taki finał dla nas i dla Austrii. I będzie to na pewno mecz walki, gdzie nikt nie będzie mógł odstawić nogi i musimy być po prostu na to przygotowani. Zespół Michała Probierza w Berlinie zamelduje się już dziś. Tutaj na Olympia Stadion odbędzie oficjalny ostatni trening przed jutrzejszą potyczką z reprezentacją Austrii. Będą to już ostatnie szlify formy i taktyki do tej wymagającej potyczki. Będzie to również ostatnia szansa i ostatni gwizdek dla niektórych piłkarzy, by przekonać do siebie szkoleniowca, by ten wystawił ich od pierwszych minut. Rosną cały czas szanse na to, że od pierwszych minut zobaczymy w obronie Pawła Dawidowicza. Przede wszystkim są bardzo duże szanse na to, że w jutrzejszym spotkaniu od pierwszych minut wystąpi kapitan biało-czerwonych Robert Lewandowski i wówczas biało-czerwoni mogą wystąpić nawet na dwóch napastników, czyli Roberta Lewandowskiego i Adama Buksę, co tylko zwiększy nasze szanse na zdobycze bramkowe i zwiększy nasze szanse na komplet punktów. Z Berlina Rafał Kacprzak, Telewizja Republika. I to wszystko w tym serwisie. Do zobaczenia.